Ja, ty, nie wiedziałem o tym. Wreszcie się mnie zaskoczyli Olejnik! Tym w ogóle. Olejnik! Oczywiście za olejnikiem. Dzwonię Bronka zajechać. Dawaj na DC szybko. I dzwonię do olejnika. I pierwszy mi robię zestawienie. No, halo, poczekaj, halo. Ja mam wiadomość 2018 od olejnika. Emordziaty, jesteś dziś z Multim w Szczecinie. Ja ten od Kruszwila, co kiedyś się spotkaliśmy z Bogdanem i Rafgerem w Katowicach. I teraz robię tak, akceptuj po 4 latach. Nie więcej, ty to było 6 lat temu. 6 lat, akceptuj, mówię tak. Daj do siebie numer. Ty serio myślisz, że ty na olejnika? No, tak mi się wydaje, nie? Że no, chcę spróbować chociaż, nie? Ale chyba ty tak gadasz, wiesz, dla bejta, ale bądźmy realistami, człowieku. Jest to raczej niemożliwe. No kurwa. Olejnik mówi, że nie, ma wy... w ciebie. Tak. Napisał jakoś tak teraz to średnio i tak ma w niego wy... Jakoś za 1-2 po jestem na mieście. Także tyle. Ale czekaj. On mówi, że mnie będzie dojeżdżał w tej Warszawie, gdzie mieszkam. Ja mówię, to dawaj do Warszawy. Halo? Halo? No, siema Tomek. No, siema, siema. Ej, my się wydaje, że Wronek będzie roz... No, wiesz co, to jest proste i logiczne. Każdy chyba tak myśli, no bo tak będzie. Wronek nawet nie wiem skąd się wziął, z choinki się urwał. Co? Tuszola. Pies tuszola tak zwany, tak. Ale no co, dostanie lekcję pokory. Już nie mogę się doczekać, jak w niego wjadę. Szkoda, że nie zgodził się na K1, bo by dostał kopa na łeb od razu, ale no w boksie w małych, to jak go tam rozpierdzielę króciutko, więc no Wronek to tam, no, niech lepiej masę robi, bo te 70 kilo jego to jak jakiś... Bo ty jesteś od niego cięższy, nie? No ja 7,7 ważę. No to lekko. Ale chłopo, że nie dajcie tuszola, tylko jakiegoś psa, nie? No ale spokojnie, no to pierw sobie jego psa zbija, potem tuszola, no to jak... Będzie miał lepszą satysfakcję, że jego pies dostanie na dziurę, a potem tuszą, no to easy. No dobra, no to my całym bandzie jesteśmy za tobą. No i petarda, dobra, dzięki. Dobra, miłego, yo. Siemano. No i tak jest przekaz dla ciebie, Wiktor. No i postę, kurwa. Ej, ale ty na przykład myślisz, że ty go rozkurzysz, czy co ty sobie myślisz? Ty co ty sobie myślisz? No. Tak? No co mam zamyśleć? A mógłbyś przedstawić gameplan na kamerce? Nie mogę. Aha, czyli gameplan jest na ten. Co? Okej. Ale ogólnie z tym nazywaniem psem tuszola to jest takie ch... Bo wiesz o tym, nie? Ale to teraz będzie? No teraz! I teraz no jest to bardzo. Ale nie, w sensie to na tym... To, ale ten, teraz, tak? Teraz się będziecie bić, tak? No. Pierdzisz. No tak. Pierdzisz, ale ty chłopie nawet na treningu nie chodzisz, debilu. To jak ty teraz? No normalnie. Wstawisz tam walkę. Najwyżej się będziecie wymieniać za Marem, nikt nie zauważy, także luz. Bo bym chciał napisać Wronkowi, co on... A kwota była dobra na kontrakcie? Na papierze tak zwanym? Nie, tak zawiodło, to spoko, fuj. Okej. Okay. Ej, cieszysz się? Że co? No, że olejnik się was smaczy, ten crushę. No, fuj. Ja p***le, że on teraz nie jest. Ja wam zrobił tu konferencję, chłopie. Przed Fejmem. I Fejmem ja dzwonił, ja apelę robił. Chwa, łopie. Weź dzwoń do niego, bo przecież to będzie w całą dziesiątkę. On za godzinę dwie może. Przed wami Wiktor Wronek Wronka. Zajebiście to wymyśliłeś, no. Słuchaj, to akurat czyli... zdążysz przejść na kilka za dwie godziny. Czyli 19-letni debiutant, który dołącza do składu Fame. Stanie on naprzeciwko Walecznego i pewnego siebie Tomka Olejnika. Wronek to już czwarty członek ekipy Bungie. Przecież ty nie jesteś Bungie. No nie, co oni p***ą w ogóle. Ja od razu mówię, że ani Tuszol, ani Wronek nie są w Bungie. Nie no, Tuszol jest. Nie. Tak, tylko ja nie jestem. Nie, bo wy obydwaj dostaniecie w p***e, nie. Mm. Tam dostanie od piłkarzyka, loła mu pęknie ten dziadelski piszczel, a ty spłyniesz na liściach od olejnika. Chłopie, nie gadaj mu tak, bo serio przegra tą walkę po 11 minut po ogłoszeniu. Człowieku, jak ty przegrasz walkę z olejnikiem, to jesteś skończony, rozumiesz? Jest, no, przykro mi, Dawid, że nawet jesteś... w takiej sytuacji, człowieku, kibicujesz przeciwnikowi. Nie, wiesz co? To nie jest kibicowanie, to jest bycie realistą, chłopie. On nie jest spekulantem, chłopie, jak Zaorski, tylko rozumiesz, tak. Bankowcem, on wierzy w kurs, a kurs jest prosty. Wiktor. No dobrze, nie? Ej, ty się w***asz tym, nie? Smutno nie. Ci. No jak nie? Nie, smutno mi, nie w***asz, tylko mi smutno. No, smutno sorry. Ci, nie? Że nie jesteśmy za tobą. No. Chuj, no i co? Wiktor, trzymaj się. Przecież Wiktor, logiczne jest, że wszyscy od nas będą za tobą, czyli jakieś, nie wiem, z 600 osób, a wszyscy będą za olejnikiem, bo olejnik jest Sigmą, nie? Na przykład Tuszol, ja na przykład, no nie wiem, nie? Nawet jakby mnie olejnik wk***ł, to nie mógłbym z nim cisnąć, nie? No bo on taki jest, wiesz, jest taki, że no nie można mu cisnąć, pa. Nie no, człowieku, ale jak ja usłyszałem, jak olejnik powiedział, że jesteś psem Tuszola, to... Paki, to jest Sigma. Ej, to jest Sigma. Przecież to jest koniec. No, on jest mocny. Nie. Wpisz sobie jego nutę na YouTubie. Sigmę? Ej, ale ja myślę, że on nagra na ciebie disa i cię
I dupą też, myślę, że muzycznie. Też mi się tak kiedy jest ta gala w ogóle? Nie wiem. 10. Ja nawet nie wiem, gdzie. Ej, to jest za, chłopie, to jest zaraz. No weźcie tak, weź na jakiś trening, chłopie. Ale ja pierdolę te treningi, po chuj mam, to jest, ile mi zostało czasu? Że nie będę chodził na jakieś treningi. No ale może chociaż tlenu zrobisz 3 tydnie. Jeszcze się zamęczę. A wy się bijecie w boksie birmańskim? Ale jajca, ty. Nie no, Wiktor, na moje wygrasz. Wygrasz, ale widać, dla widać. Mnie, bo ja ci powiem tak, samo wyjście do oktagonu to już jest wygrana, więc na moje wygrasz. ale widać, że ten, że Wronek się zadaje z tą obsraną p***ką bandurskim, że to tylko boks małych p***a biorą, bo się kopać nie potrafią. No, to prawda, ja się nie potrafię kopać. Ja. Chłopie, ty masz 100 koła obserwujących. Tak? No. No, bez kitu. Bez kitu. Ej, czemu ty mnie ku... A, dobra, to jakieś konto inne, już myślałem, że mi nie... Sprzedaj skiny, to sprzedaj skiny. Ale na głównym też się nie obserwuję. Obserwujesz, obserwujesz. Wronek, a jaki masz scenariusz na tą walkę, tak szczerze? Nie mam, no co, no nie wiem, sobie myślę, ja oglądam coś na YouTubie. Ale jak, myślisz, że wygrasz na punkty, czy ciężkie KO dostaniesz? Ciężkie... Dawid, zejdź z niego. Myślę, że ciężkie... Ej, ja lubię, jak ktoś na Instagram w bio na przykład 421 horsepower CLA 45 AMG. No mocne to jest. To jest akurat mocne, nie? No nie wiem, no zobaczymy, nie? Zobaczymy, może się uda. No on ma doświadczenie, jest cięższy, wyższy ode mnie. Nie, no dobra, ja muszę zobaczyć jakąś jego walkę. Proszę, gilotyna będzie? Jest gilotyna! Jest gilotyna! Jezus, przecież on cię z... Wprowadzenie, oba linii! Atakuje Olejnika! I Olejnik odpowiada ciosami tutaj. Bija. Patrzcie, co się dzieje. Ten, kto u góry wygra. Zwykle, jaką prawie golę robię. Pa, koniec, koniec. Dosiad, jest. Nie, ale chłopaki, jesteście za mną, tak szczerze. Ja nie. Nie? Ja nie. Nie wiem jak Dawid, jak Trela. Przecież wiesz, że jestem za tobą. Bez płucy. Nie, pierdolę to, ja to... Ole. Ciekawe, kiedy ogłoszą walkę Next versus Izak, bo to też ma taka być na 20. Organizacji. To by była dobra walka. No co? Kiedy będzie walka ty versus Izak? I czy jest taka szansa? No, bo jak chcesz, to zaramotamy. Ja? Chyba, że ogarniesz w Los Santos. A ja będzie Jolanta w narożniku? Czy nie ma takiej opcji pani Jolanta, jakby była w narożniku, czy nie? Nie poruszaj tego tematu, bo jak nie mogę słuchać. No dobra, to nie poruszam. Dasz radę, Wronek, nie? Podejrzewam, że na przykład może... Wiadro hejtu się na ciebie wylać, nie? Jak ty się stary zaprezentujesz na konferencji. Nie. Jutro face to face. Jutro face to face. No to nawet nie. Się, to tak. Nawet nie na konferencji. 2.30 kurs na Wronka? Dobra, stawiam na ciebie coś, czekaj. Dawaj. Kto tu walczy w ogóle? Dobra. Dawaj podychuję. Dychu, nie? Ja biorę Dawid z firmowego, bo to jest firmowy kupon. Nie jest firmowy. Jest firmowy, już wziąłem. Nie bierz z firmowego, bo biorę to jest do podatku. Z firmowego. Nie bierz ze spółki. Czemu nie? To na, ej, to ile na byś postawił, ile jest jakbyś postawił na Tuszola i Wronka? Jaki jest łączny już kurs? Już patrzę, czekaj. Fame MMA, brak wyników. To co oni nie są na Betkliku? Czy to się są. Oddzielnie się to pisze. Dobra, Tuszol i Wronek. A Wiktor Wronka. 3,68. 3,68. To jakbyśmy postawili dychę. 30 koła. 30 koła po podatku. Co oni ci piszą na czasie? Eto. Ale o co wam chodzi? No? To nie ma współpracy z Fame MMA, to jak chcę postawić kupon, to gdzie mogę postawić? Na Betkliku. Ja tu ważyłem, a serio w chuj. No w kurwa, w kurwa tu ważyłeś. Co to kurwa za buła? Ty. Buła! Ej, ty jesteś pan buła. Pan buła. Bafam buła. Ej, kurwa, o co tu chodzi w ogóle? Pa to. X buła. No ale Olejnik się na 100%, nie? Teraz jak się tą walkę z Robalini widziałem, Olejnik walka. Może to już zapunktować jeden cios, ależ teraz się rozpędzi. Jezu! A, lewy sierp! Ależ rozpuścił! Ale to jest jakaś wersja z cenzurą, czy co? A czemu w ogóle się sparowaliście? No bo powiedział, że mi na... No i ci na... O. No na... Jak peta. Czy ty człowieku... Ledwo chodzisz. No, tak mi się też wydaje. Nie no, ja myślę, że rozkręcisz tego Olejnika, bo to jest boks. Ja też, nie, tak to szczerze, jest boks mały, nie, serio, widzowie, free kupon ja, i z konta firmowego leci. No to fajnie, Wronek, że masz walkę. A jakbyśmy to postawili, że będzie wygrana przez Blackjack? Dawajcie, postawcie na Olejnika, ja się podłożę i postawcie kurwa. Debilu, nie można tak nie robić, tak gadać, nie, tak mnie za to no pierdla możesz iść tu.
To jest debil. Na szotujcie to, szotujcie to, ja to wysyłam do pasterna. Jeszcze byś dostał w pizdę, któryś z nas by wygrał kupon niechcący, i nas zamykają, co ty gadasz w ogóle? Ej! Teraz musisz wygrać, chłopie, bo ja stawiam na olejnika. Widzowie, wiecie co? Widzowie, wiecie co robić? Ty nie wstawił. Ej, хорошо, но я... Co? To kurwa jest. Эй, хорошо, но я вам скажу, нет, я вам скажу так, я был таким напряженным тогда, не так ли? Я был настолько напряжен, что выключил стрим, позвонил Дагмаре и сказал, что у меня пропал интернет, нужно отдохнуть, чтобы прийти в себя. Кавасек, большое спасибо за 5 сабгифтов. А могли бы сделать то самое AI, только же по-немецку? И AI голосом такого малажа. Не, не нормально просто. Да się, ну то... Wykonać, Dawid, tak? Bo mi się spodobało. Co ci się spodobało? Wyciąganie siana ze spółki, bo się śmiesznie zdenerwowałeś. Nie rusz. Chłopie, przecież ty gadasz, chłopie z Samsunga S23, to co ci tam robi? Parę baniek w te czy w te? Czy co? Dawid. Kuba, nie rusz, bo mi napisaliśmy mi w papierach, chłopie, ja tego potem nie odkręcę, no. No dobra, Wronek, no jak emocje? No co, takie czuję? Nie wiem, takie... Czy jakieś ci żołądku, srać się chce? Nie mam właśnie, takie kurwa... Luz. Wy macie ustaloną wagę jakąś? Nie wiem. Nie wiem. Nie czytałeś kontraktu? Nie, przeczytaj kontrakt. Muszę przeczytać, bo może my się bijemy człowieków MMA, ja nie wiem nawet. To mega masz poważne podejście do sprawy, zawiodłem się na tobie. Nie mów tak, proszę. Bo to dla mnie dużo znaczy, żebyś się na mnie... Jakbyś się na mnie zawiódł, to mi przykro by było. Nigdy się na tobie nie zawiodłem, Mola. Na Dawidzie, że spełniałeś. Cały konta się zawiodłem. Żeby się nie dziwił, jak nam kiedyś ta bandura niespodziankę rano zrobi. A ja myślę, że dlatego on nie ma dostępu. Kumacie, widzowie, że jest spółka i tylko jeżeli nie mam dostępu do konta bankowego. Chłopie, ty, a weź się rozpłacz i zadzwoń do Rafała Pasternaka, że jednak odwołujesz walkę. Nie, chcę, żebyś to powiedział. No powiedz mi to. Bo ty jesteś zawsze niemiły. Jak ja zawsze troluję. Bo jestem, chłopie, takim umysłowym myszojeleniem. Dziękuję za 12 miesięcy. Ale ja wiem. Hipochondry kartel. Nie, no powiem ci szczerze, tobie kibicuję, ale mam nadzieję, że Tuszol wyjmie na k***ę, żeby trochę... Co? Żeby spadł z tej karuzeli, chłopie. Nie, ale tak chciałbym, żeby Tuszol wygrał, ale żeby tak dostał w p***ę jednak, nie? Troszeczkę, żeby powalczył, żeby mu ten Kosecki wybił k***a, tego jego tripa z głowy. No ho, Wysocki kupon szykuje już. Tak? Pisze do mnie, no. Ej, dobra, postawmy serio, chociaż zdychę. No możemy postawić. Easy win, easy 20. Z firmowych? Nie, z firmowych nie tykamy. Jak firmowe nie? Są tylko do płacenia podatków jak i do nie? Płacenia odcinków. To na chuj, jaka firma, no nie ma. Kiedy wchodzicie ze spółką na giełdę? Będzie, jak skończymy remont, to podzielimy wszystko. A ja nic nie chcę. Ej, ale dobrze, że to jest. No to dobra. Dobra, pokazuj Kuba, pokazuj filmik. Nie wiem, ale jakbyś mi dał tak kopię z 10 zł, to bym pokazał, nie? Nie no, Dawid, jeżeli ty się zgadzasz, to ja też się zgadzam. I pokazujemy. Nie zgadzam się. Wyobraź sobie to. Dobra, ale Patryka, wyobraź sobie, jak byłby telefon. Wyobraź się, co by się chłopie działo w ogóle. No nic by się nie działo, co miałoby się dziać. Ja to puszczam. Dobra, weź, bo mi się... Ale wiecie, że nasi widzowie to by z beki się puszczali, nie? No, szkoda. Oni by byli popłakani. No tylko szkoda, szkoda, że normalni ludzie by mieli nas zamknęli do więzienia, albo Patryka właściwie. No to jest paragraf normalnie, nie? Już nie gadajmy. Nie, skończmy. Kuba. No. Weź powiedz, znaczy widzowie też mnie słuchajcie, wejdź teraz do Bandury na streama i widzowie napiszcie u Bandury, ale, zacznijcie spać. Kuba pokazał film. Niezły film nagrałeś, albo niezły nagrałeś film. Dobry mundur. Albo coś takiego kolosowe. Dobry mundur. Proszę. Pokaż go na streamie. Będzie jazda. Papa, uwaga. Jaki mundur? Co? Jaki mundur? No nic, żaden.